Ze mną jest Jacek Stępień, szerzej znany jako Gdzie jest Jaca, a to jest kolejny odcinek Szlaku Marzeń. Jacku, tak na wstępie gratuluję Ci tej niesamowitej przygody i jednocześnie zazdroszczę, bo to jest na pewno niesamowite przeżycie, taka podróż wokół Polski. Skąd pomysł? Skąd akurat też Świnoujście jako punkt startowy, a nie Siemianowice Śląskie? Pomysł zrodził się z tego, że chciałem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w zasadzie znam, czy mogę powiedzieć, że znam swój kraj, bo podczas swoich górskich i nie tylko przygód, pieszych wędrówek, przeszedłem łącznie 13 krajów, a Polski w zasadzie nigdy tak w całości nie przeszedłem, tylko tam jakieś odcinki górskie. W zasadzie tylko tyle, no Beskidy, Sudety, wiadomo. Ale czy ja w zasadzie mogłem powiedzieć, że ja znam swój kraj? No i właśnie dlatego chciałem udać się w jakąś większą podróż. I padło właśnie na podróż dookoła Polski, gdzie mamy przekrój przez w zasadzie każdy teren, który można w Polsce trafić. Góry, morze, jeziora. Dlatego myślałem, że właśnie w ten sposób można ten kraj właśnie najlepiej przybliżyć sobie i też przy okazji innym. I co, możesz powiedzieć teraz, że już znasz Polskę, znasz nasz kraj? Wiesz, no samo przejście dookoła to może nie wszystko, to jeszcze jest dużo rzeczy do zobaczenia. Mimo, że już bardzo wiele zobaczyłem, to jeszcze są miejsca, do których chciałbym zajrzeć, które chciałbym odwiedzić. Także jeszcze nad tym trzeba troszeczkę popracować. Czyli możemy spodziewać się kolejnych relacji z kolejnych podróży po Polsce. No pewnie, że tak. No. To, że ta wyprawa się skończyła, to nie oznacza, że na tym poprzestanę, bo wiadomo, w naszym kraju jest jeszcze wiele miejsc do zobaczenia. No jeszcze właśnie wracając do tego punktu startowego, zastanawiało mnie to, dlaczego Świnoujście akurat? A to w zasadzie wynikło tylko z takiej czystej kalkulacji. Chciałem zacząć właśnie ze Śląska, ale doszedłem do wniosku, że lepiej będzie właśnie zacząć od Pomorza, jeszcze pod koniec zimy i początkiem wiosny, ze względu tylko na pogodę. Nie chciałem się pchać na Pomorze w środku lata, czy tam właśnie końcem wiosny, kiedy to już sezon się zaczyna. Na plażach jest właśnie wtedy dużo ludzi, a w tym terminie, w którym ja zacząłem, to w zasadzie nie było tam nikogo. Martwy sezon, miejscowości opustoszałe, plaża pusta. Wszystko było tylko dla mnie. Fakt, było zimno, ale jednak ten klimat bardzo mi się spodobał. No i w zasadzie dlatego. Miałeś też, nawiązując do tego Pomorza, w swoim takim planie odwiedzić jak najwięcej latarni morskich. Tak, pomysłem było odwiedzenie wszystkich. Niestety chyba dwóch mi brakło, no ale cóż, no okazało się tak dosyć mocno nie po drodze, więc no nie chciałem jeszcze specjalnie nadkładać do tego drogi, bo to oznaczało właśnie pójście tam i z powrotem, więc no, ja strasznie nie lubię się wracać, więc sobie to już odpuściłem. Taka myśl, którą przeczytałem w jednej z twoich relacji, nawiązując do przejścia przez całą Europę, co ja tu do cholery robię, napisałeś, pomyślałeś. Czy na starcie tej swojej wyprawy też tak pomyślałeś? Nie, myślę, że ta wyprawa troszeczkę się różniła od moich poprzednich. Gdyż tutaj przez w zasadzie cały czas towarzyszył mi ten spokój. Ja cały czas czułem się jak u siebie w domu, mimo że nie wszystkie tereny do końca znałem, to jednak no, uznałem, że jestem cały czas na swoim podwórku i nic złego mi się nie może stać, nawet jak tam jest jakaś zła pogoda, czy jakieś niesprzyjające warunki, czy jakieś tam pojawiające się kontuzje, to nie uznawałem tego za jakiś szczególny problem, więc
jakoś byłem taki przez cały czas spokojny duchem. Czyli Polska domem spokoju, można powiedzieć. Myślę, że tak. Bardzo mnie też ciekawiło to, jak sobie radzisz właśnie na tych granicach. Czy nie miałeś żadnych problemów ze Strażą Graniczną? Nie, problemów żadnych nie było, ale kilka razy byłem spisywany, ale zawsze to było bardzo przyjemne spotkanie, żadnych problemów. Parę razy też dostałem od pograniczników pomoc. Wiadomo, że często na granicy z Ukrainą łapie nam właśnie tą sieć ukraińską. To duży rachunek ci przyszedł po wyprawie za telefon? Nie. Na to byłem już przygotowany i w takich właśnie strefach przygranicznych, gdzie to może się zdarzyć, to jednak ten transfer danych wyłączałem, bo już z doświadczenia wiedziałem, że takie coś może się wydarzyć. Kiedyś właśnie miałem taką sytuację, wychodząc z Przemyśla, straciłem nagle całe środki na koncie, z żadnego transferu danych, nie było nic, bo właśnie złapała mnie ukraińska sieć i nagle zero kontaktu ze światem. Wiesz co, może rozbijmy sobie trochę ten twój sprzęt właśnie, który miałeś ze sobą, tak na czynniki pierwsze, bo na pewno waga plecaka i tego, co miałeś ze sobą, no to jest jednak jedna z kluczowych takich rzeczy na tak długiej wyprawie. Co miałeś tak na co dzień ze sobą i czy też raczej wychodziłeś z założenia, że z dnia na dzień będziesz sobie kupować coś w sklepach, czy jednak miałeś ten asortyment ze sobą? Jeśli chodzi o sprzęt, to ja staram się być minimalistą. W zasadzie biorę tylko te rzeczy, które uważam za niezbędne. To, co może się przydać, to nie ląduje w moim plecaku, bo zazwyczaj jest zbędne. A po co sobie dokładać większego ciężaru na plecach? Ale też są rzeczy, które na tą wyprawę wziąłem, których normalnie nie brałem. Właśnie ze względu na to, jak ta wyprawa przebiegała, jaką relacje musiałem codziennie, znaczy nie musiałem, chciałem, codziennie relacje robiłem na Facebooku, także tych przedmiotów było troszeczkę więcej niż zazwyczaj, także zdecydowałem się też na bardziej szczelne schronienie, jeśli chodzi o noclegi, bo zamiast tarpa, z którego zazwyczaj korzystałem, wziąłem już pełny namiot. No i też wiadomo, elektroniki trzeba było mieć troszeczkę więcej. Na początku był dość słaby dostęp do prądu, więc musiałem też o tym pomyśleć i wziąłem też niewielki kolektor słoneczny i 3 powerbanki, więc tego było dosyć więcej. No ale no cóż, trzeba było. Te twoje relacje na Facebooku śledziło sporo osób, między innymi też ja właśnie z tych relacji jakoś dowiedziałem się o tej wyprawie. Przypadkowo jakoś na nie natrafiłem. Już zostałem do końca. Powiedz mi, czy zakładałeś już przed wyjściem na trasę właśnie, że będziesz takie relacje pisał codziennie? Tak, już to zakładałem od samego początku. To nie była pierwsza wyprawa, z której właśnie relacje robiłem. Ale tutaj właśnie to była pierwsza, do której aż tak bardzo się przyłożyłem, że właśnie z dnia na dzień ta relacja się pojawiała. Dlatego też zależało mi na tym, żeby ten dostęp do prądu był, stąd też ten kolektor słoneczny. I bardzo mnie cieszyło właśnie to, że ludzie mi kibicowali i z dnia na dzień ich przybywało. To mnie też bardzo zaskoczyło, bo pod koniec wyprawy ta społeczność, którą tam wokół siebie zgromadziłem, przekroczyła już 5000 osób, co dla mnie jest naprawdę niesamowitym wynikiem. Nigdy bym siebie nie posądzał o to, że tyle osób aż będzie chciało czytać to, co mam do powiedzenia. No ale no, to jest naprawdę bardzo miłe, co też daje sił do takiej wędrówki i motywuje do kolejnych. A czy ktoś z tej społeczności właśnie czytających, nazwijmy to trochę dziennik taki, czy oferował ci jakąś pomoc na trasie? Z kimś się spotkałeś fizycznie z tych osób? Tak, takie sytuacje zdarzały się z biegiem wyprawy coraz częściej.
Także też takie sytuacje są bardzo miłe. Pomoc właśnie od tych ludzi, którzy mnie obserwują, zdarzała się. Zapraszali mnie do domu, przynosili mi jedzenie na szlak, co też jest niesamowite dla mnie. Naprawdę ludzie, myślę, że polubili mnie i chcieli się ze mną spotkać też na żywo. Nie zawsze to było możliwe. Gdyż no cóż, no, tempo też miałem dosyć mocne, nie każdy to potrafi znieść. Ale też robiłem takie przerwy specjalnie, żeby z kimś pogadać, z kimś się spotkać. To też jest bardzo miłe. Wracając jeszcze do tego sprzętu, no bo wiadomo, że w trakcie tak długiej wyprawy pogoda nie jest codziennie taka sama, więc też tego sprzętu nie miałeś cały czas ze sobą. Kurtki jakiejś cieplejszej, załóżmy Ortalionu, czy też jak było cieplej, musiałeś gdzieś zostawiać te ciepłe ciuchy. Jak sobie z tym radziłeś? No tak, to się zgadza. No nie miałem wszystkiego od razu ze sobą. Zacznijmy od tego, że właśnie wędrówkę rozpoczynałem jeszcze praktycznie w warunkach zimowych, bo ten początek był pod tym względem też bardzo trudny. W zasadzie do maja było zimno, także no rzeczywiście na początek ekwipunek był bardziej zimowy, kurtka puchowa, odzież jakaś termoaktywna i to wszystko było potrzebne, cieplejszy też śpiwór, ale właśnie z upływem czasu, ze zmianą terenu, no trzeba było z tym kombinować, więc tutaj wymyśliłem to w ten sposób, że z domu będą mi wysyłane dodatkowe rzeczy, a te, które nie będą mi już potrzebne, sam będę odsyłał. No w taki znowu praktyczny sposób na pozbycie się zbędnego balastu. Tak. 4,5 tysiąca ponad, tyle no, kilometrów jakoś tak zrobiłeś. Nie pamiętam, ile dokładnie było. To jest no, duże obciążenie dla nóg. Powiedz mi, jak sobie radziłeś z tym, żeby nie było jakichś poważniejszych konsekwencji na trasie? Ja myślę, że po prostu z biegiem czasu ciało się przyzwyczaja do tego codziennego wysiłku. Muszę nawet przyznać, że jak tego wysiłku nie ma, to potem go brakuje, bo ciało się uzależnia od tego. Także z tym jakoś podczas tej wyprawy nie miałem szczególnych problemów, ale też trzeba o siebie dbać. W zasadzie odpowiednia dieta, trzeba zwracać uwagę na to, co się je. No i też jakieś tam ćwiczenia. Dużo rozciągania wszystkich mięśni. I w zasadzie tyle, no. Żadnych tam jakichś szczególnych innych rad nie mam. Czyli z rana poranny WF i potem w drogę. W zasadzie to nie był poranny, ale wieczorny. Wieczorny, bo zawsze przed spaniem to tam troszeczkę trzeba się porozciągać. I tyle. Podczas tak długiej wędrówki spotykałeś z pewnością wiele osób na swojej drodze. Pamiętasz jakąś sytuację, która wyjątkowo jakoś wpłynęła na dalszy przebieg twojej wyprawy? No, takich spotkań było kilka rzeczywiście. Bardzo dobrze wspominam spotkanie z Anitą w Dobrym Mieście, która też mnie właśnie znalazła przez tą moją stronę na Facebooku. I wiedząc w zasadzie z czym się borykam, z tym, że właśnie nie ma w zasadzie gdzie spać, jest zimno i nie ma też gdzie się umyć, zaprosiła mnie do swojego domu. I to dla mnie naprawdę było bardzo miłe, że właśnie w zasadzie obca osoba zaprasza kogoś do domu, kto no, nie wygląda i nie pachnie najlepiej. Dla mnie to był taki obraz no, największego zaufania, jakim można obdarzyć drugiego człowieka, obcego. To spotkanie naprawdę bardzo dobrze wspominam. Także jeszcze może troszeczkę inaczej, bo też miałem wiele spotkań z przyjaciółmi, z rodziną, których zapraszałem po drodze. To zapraszałem ich, żeby właśnie dołączyli do mnie na jakiś etap, czy po prostu tam spędzić trochę czasu w jakimś miejscu, w schronisku, czy tam gdzieś po prostu. I to też bardzo, bardzo mnie podbudowywało, że rodzina i znajomi bardzo mnie wspierają w tym, co robię.
i też chcą w tym uczestniczyć, a ja też bardzo lubię się tym dzielić, więc to na pewno też było inne niż w moich poprzednich wyprawach i z tego też jestem bardzo zadowolony, że tak to się właśnie potoczyło. Jak przechodziłeś tutaj w okolicach właśnie Górnego Śląska, nie miałeś takiej myśli, a zostaję już tutaj, nie idę dalej? Nie, takiej myśli nie było, ale chociaż miałem myśl, żeby właśnie pójść do domu z buta, tak właśnie, żeby zahaczyć o Siemianowice, ale no cóż, z tego jednak zrezygnowałem, poszedłem dalej. Nie było to wtedy takie konieczne. Miałeś też przerwę kilkudniową podczas swojej wyprawy spowodowaną kontuzją. Tak. Co się takiego stało? I właśnie, gdy miałeś taką kilkudniową przerwę, czy nie było myśli, że chyba jednak odpuszczę, że już jednak jakieś bóle większe się pojawiają, może nie warto? Ta kontuzja rzeczywiście była i na początku wydawało mi się, że jest dosyć poważna. To się stało podczas przejścia przez Biebrzański Park Narodowy. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, w jakim czasie to się działo, bo to było końcem kwietnia, a wtedy jeszcze pogoda była naprawdę zła, jeszcze wtedy opady śniegu były. Było po prostu zimno, a ten teren jest, no jak wiadomo, bagnisty bardzo. Także kontuzji nabawiłem się podczas przejścia jednego etapu. Po kostki w wodzie po prostu. No. Miałem właśnie 5-kilometrowy odcinek przez bagno, w który się wpakowałem, nie wiedząc właśnie jak to będzie wyglądać. Spodziewałem się, że rzeczywiście będzie jakaś kładka czy coś, no ale nie, no niestety nic takiego nie było. Tylko po prostu bagno jak okiem sięgnął. No i jakbym wiedział, że tak rzeczywiście jest, to bym nie wybrał tej drogi, bo to rzeczywiście w tych warunkach to nie wróżyło nic dobrego, no ale już jak tam poszedłem i wpakowałem się już w to, to mówię, już nic gorszego nie może być. Właśnie, i jeszcze cały czas w głowie ta myśl, że kawałek dalej będzie lepiej, no ale lepiej nie było, także 5 kilometrów szedłem po kostki w zimnej wodzie i no niestety, no tego samego dnia się nabawiłem takiej kontuzji, że właśnie ból mi wszedł w stopy taki, że nie potrafiłem stopy na ziemię położyć. No. Przechodziłeś przez wiele miejsc w Polsce. Czy jakieś konkretne cię tak bardzo zachwyciło, które polecisz tak od razu wszystkim turystom? Jest wiele takich miejsc. Ja tam jakiegoś też szczególnego rankingu nie robię, bo nigdzie nie jest najpiękniej, najładniej. Wiadomo, każdy ma swoje odczucia. No też, ale chodzi mi o to, że wszędzie jest inaczej. Także no, tutaj myślę, każdy ma jakieś inne preferencje. Ja na przykład sobie umiłowałem góry, do których zawsze będę chętnie wracał, ale podczas tej wyprawy przechodziłem przez Słowiński Park Narodowy, no, który mnie zachwycił absolutnie. Dodatkowo przechodziłem przez ten park całkowicie poza sezonu, byłem tam zupełnie sam, co też było bardzo fajne. Wszystkie te walory były dla mnie, tylko dla mnie. A o czym mówię szczególnie, to właśnie te ruchome wydmy, które tam są. To jest wrażenie robią absolutnie niepowtarzalne. Można poczuć się naprawdę jak na pustyni w Polsce. A to jest naprawdę bardzo rozległy teren, gdzie jest tylko piach i nic więcej. I jeszcze jak ja tam byłem sam, zupełnie sam, no to jest wrażenie no niesamowite. No tak, to już na pewno jest tyle doznań w ogóle dźwiękowych, wizualnych, że aż zazdroszę. Dobrze, przechodziłeś przez jedną taką miejscowość, jeśli się mylę, to mnie popraw, bo być może przez drugą też przechodziłeś. Jak się nazywa miejscowość o najdłuższej jednowyrazowej tak. Ta miejscowość to Siemieniakowszczyzna. Natrafiłem na nią zupełnie przypadkowo, nie wiedziałem właśnie, że to tam jest. Dopiero w zasadzie kolega z pracy mi to podpowiedział.
Co też myślę, że jest ciekawe. Sama miejscowość, no, no nic specjalnego tam nie ma. Tam jest tylko kilka domów i nic więcej. No ale samo to, że właśnie jest taka miejscowość z taką długą nazwą, to myślę, że można to uznać za fajną ciekawostkę. Tak, i nie kojarzę z relacji, może mi gdzieś umknęło, czy przechodziłeś też przez najkrótszą nazwę? Nie, bo czyli już przez oś, tak? Przez oś. Niestety to już było troszeczkę nie po drodze, no ale no cóż, no, już nie mogłem aż tak zbaczać z trasy, no to naprawdę było już dosyć dalej od granicy, więc. Czyli miejscowość o najkrótszej nazwie jednowyrazowej w Polsce dopiero będzie odwiedzona. Tak. Także mieszkańcy Osi, czekajcie na Jace, tak? Przy najbliższej okazji odwiedzę. Też dużo pytań padało o to, dlaczego tak ominąłeś miejscowość Chełm. Wytłumacz się, proszę. No, Chełm tu sobie niczemu nie zawinił. Po prostu... No tak wyszło, tak wyszło. Ja tu chciałem jak najbardziej urozmaicić moją trasę, a województwo lubelskie ma naprawdę sporo tych atrakcji właśnie przyrodniczych, tych walorów matki natury. Także no tutaj to wziąłem pod uwagę, żeby było jak najbardziej różnorodnie. Ja tam przejście przez lubelskie zaczynałem od szlaku nadburzańskiego, z którego postanowiłem zboczyć właśnie we Włodawie, odbić bardziej na zachód, ze względu na parki narodowe. Pierwszy to był Poleski Park Narodowy, który też naprawdę bardzo mnie zachwycił. To też miejsce, które mogę polecić. No i Roztoczański. Tutaj też poszedłem troszeczkę dłużej niż można było w rzeczywistości, ale postanowiłem też przy tej okazji, jak już zboczyłem z trasy, to postanowiłem odwiedzić Lublin, w którym nigdy nie byłem. I też tam bardzo miłe chwile spędziłem. Postanowiłem tam nawet zrobić sobie dzień przerwy, bo tak mi się tam podobało. Także to też dobrze wspominam. No i też Roztoczański Park Narodowy. Też jednym założeniem tej wyprawy było przejście przez jak największą liczbę parków narodowych, także też mi na tym zależało. I przy okazji też tego Roztoczańskiego Parku Narodowego zaliczenie jednego z szlaków długodystansowych w Polsce to jest właśnie szlak centralny, który mnie zaprowadził z powrotem pod granicę. Jak tak opowiadasz o tej trasie, o przebiegu, o tych miejscach, gdzie byłeś, to wydaje się, że miałeś to tak bardzo dobrze rozplanowane. Czy faktycznie to tak było, czy jednak troszkę spontaniczności było? W zasadzie jakiegoś takiego szczegółowego planu to w ogóle nie miałem. Do tej wyprawy przygotowywałem się 2 tygodnie. I w zasadzie nie wyznaczałem sobie jakiejś takiej szczegółowej trasy, tylko miejsca, które chciałbym odwiedzić, jakieś tam fragmenty szlaków innych. I w zasadzie do tego dostosowywałem się już podczas wyprawy. W ogóle na początku nie wiedziałem i jaki dystans mnie czeka. Nie chciałem nawet wiedzieć, bo to w zasadzie jest niepotrzebne. Ta liczba by mnie tylko przytłaczała. A samą trasę w zasadzie planowałem tak z tygodnia na tydzień, co potem też w trakcie poszczególnych dni mogło się zmieniać. Uznałem, że trzymanie się jednego ścisłego planu jest troszeczkę bez sensu, bo zawsze znajdzie się coś innego, co może właśnie wtedy wydawać się ciekawsze, albo spotkać kogoś, kto podpowie coś innego. Mhm. Także ten plan w zasadzie powstawał z dnia na dzień, taki szczegółowy, ale właśnie z tygodnia na tydzień próbowałem tak właśnie oszacować, gdzie przez jakie miejsca będę przechodził i gdzie ten kolejny tydzień się zakończy. Czyli po prostu można powiedzieć, że nie chciałeś się trochę ograniczać. Tak. Myślę, że właśnie też dlatego. Ja nie jestem też zwolennikiem chodzenia tylko po tej jednej wyznaczonej kresce.
tak jak na przykład główny szlak Beskidzki, bo uważam, że to takie szlaki to powinien być tylko pomysł, a każdy powinien go zrobić tak, jak uważa. Zdarzyło ci się, że zgubiłeś jakąś drogę? Czy raczej cały czas nawigacja? Nie, nigdy mi się nie zdarzyło, żebym tak się zgubił, że naprawdę nie wiedziałem, gdzie jestem, bo zawsze jakoś podczas marszu ja staram się, też staram się, mam taką orientację w terenie, że no, wiem, w którym kierunku mam iść, potrafię właśnie oszacować to, w jakim kierunku powinienem się poruszać i nie było takiej sytuacji, gdzie bym totalnie się zgubił. Oczywiście zdarzają się jakieś tam pomyłki, gdzie no, gdzieś się zagapię, nie skręcę tam, gdzie trzeba, albo no. Czyli nie szedłeś z telefonem w ręce? Nie, no czasami no, zdarzało się, żeby tam, wiesz, szybko zobaczyć, gdzie się znajduję, ale nie było z tym nigdy problemu. Jak mówiłem znajomym, że będę właśnie rozmawiał z tobą, z człowiekiem, który przeszedł całą Polskę granicami, to pierwsza ich reakcja była: po co? Po co on to robi? No więc dlaczego? No cóż, no po co? No. Myślę, że po co powiedziałem na samym początku, że właśnie chciałem jak najlepiej poznać swój kraj, bo jestem tego bardzo ciekaw. Ale myślałeś też, że ta wyprawa coś zmieni w tobie takiego, wiesz, że już nie będziesz tak samo postrzegał na siebie, na to, co robisz? No na pewno, to się dzieje właśnie z każdą wyprawą, którą podejmuję. Tutaj nie było inaczej. Pewne rzeczy się zmieniły. Też ja tak traktowałem to troszeczkę inaczej niż inne. To nie było takie typowo sportowe wyzwanie, czy typowo jakiekolwiek. To było takie bardzo podsumowujące wszystko to, co już zrobiłem wcześniej, to co te właśnie moje wszystkie osiągnięcia z poprzednich lat. I właśnie chciałem dać sobie odpowiednio dużo czasu na podsumowanie tego wszystkiego, przemyślenie jeszcze raz i uporządkowanie własnego życia, własnych przemyśleń, a gdzież to indziej zrobić, jak nie w Polsce. Powiedziałeś, że odpowiednio dużo czasu, no właśnie, skąd odpowiednio dużo czasu wziąć na taką, no jednak długą wyprawę? No tak, o to jestem pytany dosyć często. Właśnie ludzie się zastanawiają, skąd wziąć czas, żeby przejść tyle tysięcy kilometrów, no ale ja już swoje życie uporządkowałem wcześniej w ten sposób, że przez pewien czas pracuję, poświęcam na to w zasadzie całą swoją uwagę, żeby w odpowiednim czasie zebrać środki na takie przedsięwzięcie. Po czym po prostu się zwalniam, no, żeby nie mieć żadnej kuli u nogi, żeby nic mnie nie powstrzymywało. Żeby nikt ci w trakcie podróży nie dzwonił, że tak, musisz jutro tak, wrócić. Właśnie, żeby nie mieć żadnych terminów, żeby się po prostu nie śpieszyć, żeby nie było tego głosiku właśnie z tyłu głowy, że no, trzeba wrócić do pracy. No wiadomo, że kiedyś trzeba, no ale te swoje środki jakoś tak oszacowałem, żeby to wszystko wystarczyło bez pośpiechu, bez zbędnego pośpiechu. Czy teraz ta Polska wydaje ci się inna niż przed tym, jak wyruszałeś? Czy jakieś miejsca, o jakichś miejscach miałeś jakieś inne wyobrażenia niż faktycznie tam było? Może tu nie chodzi o jakieś inne wyobrażenia, bo ja też nigdy... Chociaż czytałem o Szczebrzeszynie w twojej relacji, to... To było tak pół żartem napisane, bo tam wspomniałem, że myślałem, że Szczebrzeszyn to zmyślona na potrzeby wiersza miejscowość. No ale to tak... Wiadomo, no. No czasami piszę takie rzeczy, no po prostu, żeby było zabawniej. No ale no cóż, no ja, jeśli chodzi o takie wyobrażenia Polski, no to myślę, że
troszeczkę moje postrzeganie się mogło zmienić. A czy spotkały cię jakieś takie nieprzyjemne, nie wiem, niebezpieczne może sytuacje na trasie, oprócz tych kontuzji, o których wspomniałeś? Nie wiem, jakieś załamanie pogody takie nagłe, albo po prostu, nie wiem, nieprzyjemni jacyś ludzie na trasie? No cóż, no ludzie zdarzają się różni. Zazwyczaj spotykam się z życzliwością. Ale podczas tej wyprawy tego nie było. No, mogę wymienić chyba tylko jedną taką sytuację, gdzie rzeczywiście no, tutaj reakcja kogoś innego naprawdę mnie rozczarowała. To było właśnie na Warmii, gdzie pies mnie ugryzł. Pies, który był przy gospodarstwie, co było no, dosyć bolesne. No, na szczęście tam się nic nie stało, no ale no, ze strony właśnie gospodarza, właściciela no, psa, no nie było żadnej reakcji, naprawdę żadnej. Ja tam no, próbowałem coś wskórać, no ale no niestety nic, no. On odwrócił się napięcie i poszedł. No, no to także no, faktycznie niezbyt. No, no niestety, no ale dobra. I no, trochę jest tak, zaskakujące. Takie, zaskakujące trochę, ale no cóż ja mogę zrobić, no. No tak. Po prostu poszedłeś dalej. No. No, poszedłem dalej, no. Co miałem zrobić? A jeśli chodzi o takie niebezpieczne sytuacje, no to miałem w pamięć mi tylko przychodzi spotkanie z niedźwiedziem. O. Tak, to właśnie jak tam zbliżałem się w Bieszczady, to miałem bliskie spotkanie i z wilkiem, i z niedźwiedziem, w zasadzie praktycznie w tej samej chwili, co też no jest naprawdę mocnym doświadczeniem. Ja tam jakieś, wiesz, teorie znam, co trzeba robić w takich chwilach, no ale jak już człowiek się znajdzie w takiej chwili no, po raz pierwszy, no to ciężko to zastosować, naprawdę. No tak, no adrenalina, no tak. Wszystkie te emocje. To tak. I... Ja pamiętam właśnie, jak stanąłem jak wryty i no, nawet nie wiedziałem, co zrobić. No, nie umiałem nawet się ruszyć ze strachu. No. Tutaj nie będę właśnie zgrywał jakiegoś bohatera ani nic, bo no rzeczywiście wtedy to byłem przerażony. No nie, no podejrzewam, że każdy albo naprawdę duży odsetek ludzi byłby no, po prostu przestraszony. Tak. Ale rozumiem, że nic większego tam się nie wydarzyło. Nie, nic się nie stało. Na szczęście niedźwiedź mi odpuścił. Czyli... Powarczał tam trochę i się odwrócił też i poszedł. No. Czyli poddał walkę. Tak. No nie, no na moje szczęście, no bo cóż, no. Ale też ten strach dalej pozostawał, no bo ja też szedłem w głębi lasu i już zanim dotarłem do jakiejś miejscowości, no to z każdym krokiem, no to ja się starałem zachowywać czujność, nie? Wiesz, obserwowałem bardziej okolice. Znaczy na pewno też takie spotkanie już gdzieś tam potem zostaje z tyłu głowy, tak, w trakcie tak. takiej wyprawy, no i każdy gdzieś tam fragment lasu już potem jest inaczej odbierany z pewnością. Tak. Dobrze, zostawmy już tę wyprawę, o której pewnie mógłbyś opowiadać jeszcze godzinami. Czy planujesz w najbliższym czasie kolejne jakieś wyprawy? Oprócz do jednej miejscowości, o której dzisiaj wspomnieliśmy. Tak. Nie, na razie jakichś szczególnych planów nie mam. Na razie właśnie staram się uporządkować to wszystko, co osiągnąłem do tej pory, jakoś wrócić do normalności. Także jakichś szczególnych planów na razie nie mam. A jakieś przesłanie od ciebie właśnie po tej wyprawie dla, nie wiem, dla Polaków? Możesz się teraz poczuć jak na orędziu jakimś. Jakie ja mogę przesłanie dać? No, kim ja jestem, żeby przesłania dawać komuś? Ale mogę tylko zachęcić do wyjścia z domu, do poznawania okolicy, do poznawania świata, do poznawania siebie. I tyle w zasadzie. Więcej odwagi, więcej otwarcia na siebie i innych. Z tym przesłaniem was zostawiamy. Ze mną był Jacek Stępień. Bardzo mi. Człowiek, który przeszedł granicami cały nasz kraj. Ponad 4,5 tysiąca kilometrów wędrówki, więc to już jest naprawdę wyczyn.
Bardzo Ci dziękuję, Jacku, za świetną rozmowę. Myślę, że za ciekawe opowieści i praktycznie też porady. Ja dziękuję wszystkim osobom, które to zobaczą, zostały z nami do końca i zapraszam na kolejny odcinek Szlaku Marzeń. Hej! Dzięki bardzo. Dzięki.